Nazywam się Krzysztof Buchalski, jestem regionalistą. Znajdujemy się na terenie Turowskiego Młyna. Turowski Młyn to dawny obiekt młyński, który ma swoje nowe życie. Jest pewną taką relokacją, która powstaje ponownie po latach. Obiekt, cała osada Turowski Młyn powstała w 1467 roku, ale w latach 60., gdy młyn przestał działać, miejsce przestało istnieć. Po latach, mamy rok 2020, symbolicznie wskrzeszamy tutejszą tradycję, zwyczaje związane z zielarstwem. Dlaczego zielarstwo i Turowski Młyn? Dlaczego obiekt młyński i zielarstwo? Zazwyczaj trzeba pamiętać, że młyn to nie była tylko produkcja mąki. Młyn służył do wielu różnych funkcji. Siłę, możliwości przetwarzania tej siły zostało to wykorzystywane do różnych procesów potrzebnych, niezbędnych do życia na wsi. Na przykład folusze, czyli obiekty, które miały za zadanie zmiękczanie tkanin do procesu farbowania czy prania, to były często właśnie zasilane w młynach wodnych. Mało kto o tym wie, zazwyczaj nam się takie powiedziałem wcześniej kojarzy to tylko z mąką. Jeżeli było potrzebne niezbędne mielenie, proces jakiegoś cięcia, siła była również wykorzystywana do ziół. Obiekt młyński zazwyczaj był również taką zielarnią. Do tego trzeba zwrócić uwagę, że młyn znajdował się w obszarze wody, znajdował się w obszarze rozlewisk, łąk, czyli miejsc, gdzie występowała różnorodność różnych gatunków ziół. I to też predysponowało taką lokalizację, tworzenie takich obiektów do zajmowania się gospodarką ziołami. Jeżeli chodzi o naszą taką tradycję naszego już zakładu i naszej działalności, to około 4 lat zajmujemy się zielarstwem. Zaczęliśmy od takich trochę pilotażowych upraw, testowania, co tutaj tak naprawdę wychodzi na tej ziemi, co mogło być zwyczajną tradycją zielarską w tej okolicy. Między innymi właśnie mamy taki nasz symbol, kuć koguń, czyli inaczej żywopłos lekarski. Kuć koguń nawiązuje do języka staropolskiego i oznacza sposób działania tej rośliny. Żywokos lekarski wszyscy znamy, a my mamy tutaj swój kuć koguń. To jest taki pewien nasz symbol. Dlaczego nasz symbol? Ponieważ są wśród to historyczne różne publikacje, które pokazują, że nawet z okolic Olsztynka czy Nidzicy po kuć koguń się jeździło tutaj do Browiny, Ulnowa, Turowa, ponieważ tutaj tego źla dużo występowało. Obecnie oprócz upraw pilotażowych naszych ziół, współpracujemy z rolnikami, których edukujemy i namawiamy do współpracy z nami na zasadzie kontraktacji, że bardzo chętnie byśmy taką współpracę nawiązali. My chcemy się specjalizować w przetwórstwie. Mamy swój sklep również w Olsztynku, przy Jagodziankach Olsztyneckich, gdzie można przetestować, sprawdzić, jak wyglądają nasze zioła, jaki sposób ich działania. Również współpracujemy z innymi dostawcami, żeby nasz asortyment był pełen, ponieważ w Browinie przed wojną istniał również sklep kolonialny, czyli sklep, w którym były cytrusy, były przyprawy egzotyczne. My też tą tradycję kontynuujemy różnymi elementami, między innymi po prostu sprowadzamy również zioła, na przykład moringę z Etiopii. Mamy tutaj czasami gości z Etiopii, którzy nas odwiedzają, patrzą jak to zielarstwo wygląda w Polsce. I to jest taka idea przewodnia, która nam towarzyszy. Często właśnie mówimy, że Turowski Młyn to surowce naturalne mazurskie i kolonialne. Obiekt, który powstał obecnie, Turowski Młyn, będzie wykorzystał, tak jak kiedyś z tradycją młynów, wodę lub wiatr, jak były wiatraki, do produkcji energii i wykorzystania tej energii tutaj na te potrzeby. Tylko my dzisiaj już nie wiatr, nie woda, tylko będziemy wykorzystali fotowoltaikę do procesów produkcji prądu, które będą nas służyły do procesów suszenia. Cały obiekt z założenia nie ma być obiektem przemysłowym, ma być pewną manufakturą, w której stawia się przede wszystkim na ekologię, na jakość, na wartość ludzkową tego surowca pozyskiwanego, ani na masówkę. To jest nasz pomysł. To, co realizujemy już od pewnego czasu, to właśnie nie tylko susz ziołowy, który wykorzystujemy w herbatach, ale również mączki zielarskie, to również olejki eteryczne, to również surowiec, który jest wykorzystywany do różnego typu nalewek o działaniu takim profilaktycznym, czasami leczniczym.
Również cały sposób przygotowania tego suszenia będzie się odbywał w różnych rozwiązaniach. Będziemy mieli tradycyjną suszarnię podłogową. Kiedyś to była bardzo popularna metoda suszenia. Obecnie praktycznie chyba tylko na Zamojszczyźnie proces suszenia na wsi Chmielu jeszcze się w ten sposób odbywa, ale my taki obiekt będziemy mieli. Kiedyś na Mazurach takie obiekty również istniały. Będziemy również mieli i suszarnię typu komorowego, czyli po prostu jest to urządzenie, które taki proces robi, ale będziemy również mieli i urządzenie typu liofilizator, czyli po prostu proces suszenia poprzez zamrażanie, czyli znowu to, co powiedziałem, będziemy stawiali przede wszystkim na walor jakości tego surowca, jego właściwości, że proces liofilizacji jest bardzo cennym procesem, który ochrania cenne składniki właśnie ziół i surowców, które mogą nam być pomocne w terapii, w profilaktyce, czy po prostu w działaniu leczniczym. Jednym z takich naszych również tematów, które chcemy poruszać i się zajmować, to jest aromaterapia. Tak naprawdę pachnidła, sztuka taka wiejska, perfumiarska, to jest coś, co było dawno. Człowiek musiał sobie z tym w jakiś sposób radzić. Były nasze zachowane tradycje, przepisy naszych babek i ojców, i dziadów, jak sobie przygotować to bezpośrednie otoczenie, które nie tylko miało być przyjemnością, ale też miało po prostu walory lecznicze. Często to może człowiek nie prowadził tutaj na wsi takich jakichś wyspecjalizowanych badań na temat, w jaki sposób może wpływać aromaterapia na ich zdrowie, ale zazwyczaj, tak jak to często w życiu człowieka było, po prostu pewien instynkt, intuicja powodowała to, że człowiek poszukiwał pewnych rozwiązań i zauważał, że obecność zapachu działa w jakiś sposób, które on obserwuje. Dzisiaj oczywiście mamy wiedzę pełniejszą. Wiemy, że aromaterapia jest sposobem na leczenie, na pewno na uspokojenie, na radzenie sobie z wieloma dolegliwościami, chorobami i my to będziemy przywracali, z tym, że trzeba podkreślić, że dzisiaj nawet kupując olejki eteryczne, zazwyczaj jest to wynik pewnych procesów chemicznych. My absolutnie tego nie będziemy dotykać. Nasz proces to będzie proces destylacji, czyli w pełni naturalny, w 100% uzyskujący w 100% walory naturalne takiego surowca. Oczywiście możemy się spierać na temat ekonomiki, ale tak jak powiedziałem wcześniej, chemia niestety, mimo że jest procesem bardziej efektywnym, nie jest procesem, który nie oddziałuje na człowieka. My po prostu bazujemy na tradycyjnych metodach i dlatego nasze produkty bardziej mają po prostu walory jakości, a nie masy. Nasza okolica daje wiele możliwości zarówno co do upraw, ponieważ charakter tego terenu jest różnorodny. Tak jak wiemy, że nie ma gatunku zioła, który nie poszukuje jakiegoś uwarunkowania. Inaczej inne zioła, inne gatunki potrzebują muraw kserotermicznych, czyli po prostu otwartych przestrzeni nasłonecznionych. Inne potrzeby mają zupełnie rośliny wymagające wody, jakiegoś podłoża torfowego i podobnych elementów. Inaczej zioła rosną i inne gatunki występują w lesie, inne gatunki występują na polach czy w rowach. I wystarczy być takim wytrawnym czy może skupionym przede wszystkim obserwatorem przyrody i widać tą różnicę. Dlatego będziemy namawiali rolników tutaj z nami współpracujących na kontraktację. Wierzymy też, że to też jest jakiś sposób pomocy rolnikom, którzy w różnych okresach nie wiedzą, co tak naprawdę jest dla nich najcenniejszym sposobem, najcenniejszym produktem, który warto by było uprawiać. My będziemy szkolić, będziemy wskazywali, pomagali dopasować do właściwości, walorów terenu, którym dysponują, jaki gatunek zioła, którego my poszukujemy, moglibyśmy wspólnie pomagać im uprawiać. Będziemy prowadzili również tego typu szkolenia, które pomogą w takiej przynajmniej podstawowej edukacji rolnika, żeby miał pewną wiedzę, szczególnie jeżeli to będzie dotyczyło jakichś upraw mało znanych, albo upraw, które po prostu zostały zapomniane, bo często dla nas na przykład takim przykładem jest len, który kiedyś był na Warmii Mazurach masowo uprawiany. Nie było terenu, nie było wioski, gdzie lnu nie było. Dzisiaj to jest po prostu z kolei odwrotnie rzadkość. I to jest taki dobry przykład, a z kolei wiemy doskonale, jak cennym jest to ziołem, produktem roślina i warto do tego wracać. Na pewno takich mamy więcej różnych produktów. No i oczywiście, jeżeli sięgniemy tutaj do tych naszych zwyczajów kolonialnych, gdzie były przywożone różne rośliny, różne zioła, przyprawy z zagranicy, będziemy
próbowali też je w jakiś sposób w naszej oranżerii przyszłej, której chcemy tutaj stworzyć, też je uprawiać. Na pewno jest to pewne wyzwanie, ale każde wyzwanie jest ciekawe i będziemy próbowali nasz cel osiągnąć. I oczywiście inspiracją jest tutaj dziedzictwo, historia, tradycja, zwyczaje, czy taki wręcz element kulturowy. Trudno sobie 15 sierpnia Święto Ziół wyobrazić tutaj w okolicy bez symboli pięknych kwiatów, naturalnych roślin, pachnącego pola. I też tego czerpiemy. Produkcja win, nalewek, to też jest element tradycji zielarskiej. Trzeba pamiętać, że herbata ziołowa ma jeden minus, że proces temperaturowy prowadzi do tego, że wiele cennych składników jest traconych. Alkoholizacja, jeżeli chodzi o sposób utrwalania, maceracja ziół, to jest jednak proces, który z jednej strony daje dużo więcej szans na uzyskanie tego wszystkiego, co jest cenne w roślinie, a z drugiej strony proces utrwalania. Wiemy, że herbata wyparzona to jest dzień, dwa maksymalnie i należy to spożyć, albo po prostu wylać. Jeżeli chodzi o nalewki ziołowe, proces konserwacji to jest okres wieloletni. Oczywiście jak każdy alkohol należy zachować umiar i porządek, ale mamy tutaj też wiele takich różnych historii, między innymi wzgórze, które tutaj widać za oknem. W czasach przedwojennych była znana jako tradycja mazurska, że w noc świętojańską młodzi chłopcy i dziewczęta z różnymi swoimi sekretnymi trunkami, czy to winami, czy nalewkami, tutaj właśnie spędzali noc świętojańską. Nawet czy niektórzy z takim czerwonym uśmiechem na twarzy mówią, że podobno odbywały się tutaj w ogóle takie harce na tych polach pełne nagości i otwartości. Nie wiemy, ile w tym jest prawdy, ile tajemnicy, ale mamy tutaj swoją taką legendę naszego po prostu wzgórza, gdzie noc świętojańska była pewnym symbolem tradycji, wina i spędzania takiego zupełnie czysto społecznego tutaj czasu. Cieszę się to również, że powstaje tutaj coraz więcej takich gospodarstw agroturystycznych, czy takich po prostu siedlisk wyspecjalizowanych w produkcji zielarskiej, bo my też się integrujemy, nie traktujemy absolutnie siebie jako konkurencji, wprost przeciwnie, wierzymy w to, że integracja, pewien pomysł na stworzenie pewnych marek, wymiana między sobą, informacja o klientach, o ich potrzebach, nie tylko nam może pomóc i wzmocnić.